frywolnie nakręcej. Witam Was gorąco w audycji Frywolnie Nakręceni. Moim gościem jest dzisiaj Małgorzata Kotowska, trener, doradca zawodowy i konsultant do spraw zatrudnienia. Witam serdecznie. Gosia ma bardzo dużo doświadczenia w pracy z ludźmi i takiego indywidualnego i wiem też, że takiego szkoleniowego. Więc rozmawiając o jej dzisiejszej obecności w radiu, wybrałyśmy temat komunikacji, dlatego że z ludźmi komunikujemy się wszędzie i na każdym kroku. No i też często zdarza nam się, że wydaje nam się, iż jesteśmy świetnymi rozmówcami, rewelacyjnymi słuchaczami, a okazuje się, że jeśli dopytamy innych osób, to jednak nie zawsze tak dobrze ta nasza komunikacja wychodzi. Więc dzisiaj bariery w komunikacji. Gosiu, to może tak zacznę od takiego pierwszego pytania. Wiem, że szkolisz, zresztą tak jak ja czasami, z tego tematu komunikacji, czy to w zespole, czy po prostu między ludźmi. Z Twojego punktu widzenia, jak to wygląda? Czemu warto zająć się tym tematem komunikacji u siebie? Jeśli się nie będziemy dobrze komunikować, to nie pozałatwiamy wielu spraw w naszym życiu. Jeżeli będziemy niezrozumiani, to możemy być postrzegani jako osoby albo niekompetentne, albo niekonkretne, albo osoby, które nie rozumieją, albo nie chcą pewnych rzeczy zrozumieć. Najczęstszym takim błędem, który zgłaszają, czy tak uświadamiają sobie uczestnicy podczas szkoleń, czy podczas spotkań doradczych, to jest to, że daje im taką informację, że to, że oni postrzegają ten komunikat właśnie w taki, a nie inny sposób, to on tak samo zostanie odebrany przez kogoś innego. Czyli my jako nadawcy mamy jakąś intencję. Chcemy ten komunikat przekazać jasno, klarownie, czytelnie i wydaje nam się, że zrobiliśmy to świetnie, rewelacyjnie i wszyscy powinni zrozumieć. Ale potem okazuje się, że ktoś zupełnie inaczej to zrozumiał, że i zupełnie inaczej to odebrał, zupełnie inaczej w związku z tym potraktował ten nasz komunikat. I tutaj się zaczyna wtedy problem. Właśnie gdzie ten problem tkwi? Na poziomie nadawcy czy na poziomie odbiorcy? Czyli takie przypatrzenie się temu, w jaki sposób my mówimy i też przypatrzenie się temu, w jaki sposób mógł ktoś to zrozumieć. Mówię, moja intencja może być zupełnie inna. Ja chcę zakomunikować coś komuś tak klarownie, konkretnie, ale mam też nastawienie emocjonalne do tego, mam też jakiś tam swój pomysł na ten komunikat, ale nie wiem, w jakim stanie emocjonalnym, z jakim nastawieniem druga osoba mnie słucha. Więc może się okazać, że na przykład części wypowiedzi ktoś po prostu nie usłyszy. Nie usłyszy, trochę inaczej zrozumie, albo rozumie inaczej pewne pojęcia czy słowa, jakich używamy, a też czasami po prostu odbierze to w zupełnie inny sposób. Mnie wtedy kojarzą się takie serialowe sytuacje, kiedy jedna strona na przykład mówi, nie mogę dzisiaj iść z tobą tam gdzieś, a druga odpowiada, już mnie nie kochasz, tak? Tak, bo właśnie nie mogę czy nie chcę, prawda? Więc w momencie, kiedy mówimy nie mogę, to jeżeli to autentycznie wynika z tego, że mamy zaplanowane inne ważne zadania w tym czasie, no to ten komunikat nie mogę brzmi zupełnie inaczej. Natomiast często nasi rozmówcy odbierają to jako odmowę. Nie chcę z tobą iść. I teraz, jeżeli tego nie doprecyzujemy, że to nie mogę, to naprawdę związane jest z moim brakiem czasu w kalendarzu w tym konkretnym dniu, to ten nasz rozmówca pogodzi się bardziej z tą odmową. Natomiast jeżeli pozostanie na takiej świadomości, że nie mogę, czyli tak naprawdę dla niego to znaczy nie chcę z tobą iść, bo już cię nie kocham, albo cię nie lubię, albo nie mam ochoty z tobą się spotykać, to wtedy tutaj już mamy to zaburzenie komunikacyjne. Dlatego trzeba to bardzo dokładnie i precyzyjnie komunikować. Radio Free. Frywolnie nakręcaj. Z Gosią Kotowską rozmawiamy dzisiaj na temat barier w komunikacji i okazuje się, że jest to bardzo skomplikowany temat. No, gdyby był prosty, to prawdopodobnie każdy z nas wyeliminowałby już dawno te bariery i komunikował się jak najbardziej jasno, jak najbardziej bezpośrednio, jak najbardziej klarownie, tak żeby zostać zrozumianym, a jednak ciągle te takie mikrokonflikty czy jakieś niezrozumienia w naszym życiu występują. Gosia powiedziała przed chwilą, że może to wynikać z tego, w jaki sposób zrozumiemy komunikat, jaką sobie intencję odczytamy.
mamy. Wiem, że jest taka koncepcja, tak, czterech ust, czterech uszu. Może mogłabyś coś więcej o tym powiedzieć, bo myślę, że to jest fajna koncepcja, która porządkuje to, dlaczego ten nasz komunikat zostaje zrozumiany w zupełnie inny sposób. Tak, to jest kwadrat komunikacyjny Schulza-Wontuna, kiedy mamy takie cztery obszary. Zawartość rzeczowa wypowiedzi, zawartość apelowa, zawartość relacyjna i ujawniająca siebie. To jest na początku wydaje się skomplikowanym narzędziem komunikacyjnym, ale w momencie, kiedy sobie uświadomimy te cztery obszary, to jesteśmy w stanie sobie zdiagnozować, że nie zawsze nasz komunikat, który nadajemy, zostanie odczytany w dobry sposób właśnie przez naszego odbiorcę. Ale chyba też czasami nawet to, co komunikujemy, też już ma właśnie, tak jak te cztery usta tak zwane w przenośni, też już ma jakiś kontekst. Czyli jeśli może ten przykład, który Schulz-Wontun podaje chyba w swojej książce, tak? Jeśli mówimy jadąc samochodem, że jest zielone, możemy mieć na myśli samo światło, ale to może już od nas wychodzić jakiś sygnał, tak? Czyli na przykład apel do drugiej osoby, żeby jechała. Zgadza się? Tak, dokładnie tak to działa, że najskuteczniejsza komunikacja wyglądałaby w taki sposób, gdybyśmy używali wszystkich czterech ust, ale też nasi odbiorcy używali wszystkich czterech uszu. Natomiast bardzo często idziemy na skróty, rzucamy jakieś tylko krótkie równoważniki zdań albo komunikujemy się w sposób właśnie bardzo chaotyczny i bardzo szybki i wtedy nie reflektujemy często nad tymi naszymi intencjami, czyli na przykład właśnie tak jak Schulz-Wontun w książce Sztuka Komunikacji mówi o takim przykładzie, kiedy wyobraźcie sobie Państwo, tak, że to Wy jedziecie samochodem i teraz tutaj komunikat kieruje do Pań celowo, ponieważ wyobraźcie sobie Panie, że jedziecie, a obok Was siedzi mężczyzna, który mówi Wam, jest zielone światło. To może niech panowie sobie wyobrażą, że to oni siedzą na tym siedzeniu obok i mówią, tak? Tak, jest zielone światło i teraz trzeba sobie uświadomić, po co dana osoba ten komunikat wypowiada, tak? I teraz zobaczcie, jeżeli na przykład na tym fotelu kierowcy siedzi kobieta, która myśli sobie o tym, że te relacje z tym mężczyzną nie są dobre, że na przykład jest między nimi jakiś konflikt albo że ta kobieta czuje się troszeczkę gorsza od tego mężczyzny, to ona może ten komunikat jest zielone światło odebrać na zasadzie takiej, aha, czemu się mnie czepiasz, że jesteś bardziej spostrzegawczy, albo chcesz mi powiedzieć, że jestem gorszym kierowcą. Natomiast właśnie intencja pana, który mówi o tym, że jest zielone światło, może być też taka, że po prostu się troszczy o tą kobietę, albo że faktycznie uważa się za lepszego kierowcę, więc tutaj bardzo dużo zależy w komunikacji od tego, na jakiej jesteśmy pozycji, na jakiej pozycji się ustawiamy wobec naszego rozmówcy. Radio Free. Mówimy o koncepcji czterech ust i czterech uszu, czyli tego, na jakich poziomach możemy interpretować czy rozumieć wypowiedzi innych osób, tak? Przez jaki pryzmat? Tutaj Gosiu powiedziałaś o tym, że to są takie cztery płaszczyzny, ta rzeczowa, apelowa, relacyjna i ujawniana siebie. A teraz, żeby można to było wykorzystać w życiu konkretnie, to może pokażmy jakiś przykład, żeby było jasne, w jaki sposób może ta druga osoba na przykład zrozumieć nasz komunikat, albo ewentualnie właśnie, jaką my możemy mieć intencję za tym komunikatem. Na przykład załóż czapkę, albo nie wiem, daj ja poodkurzam. Czyli wyobraźmy sobie, że w perspektywie nadawcy. Nadawcą jest rodzic, który mówi do dziecka, daj, zostaw, ja poodkurzam. Jeżeli patrzymy na zawartość rzeczową tej wypowiedzi, no to możemy się domyślić tutaj, ponieważ nie jest to jasno wyrażone słowami, że nadawca widzi, że trzeba po prostu poodkurzać pomieszczenie. Czyli zawartość rzeczowa wyglądałaby na zasadzie takiej, jest brudny dywan, czy brudna wykładzina, trzeba to poodkurzać, tak? Czyli to są takie fakty. Tak, zawartość rzeczowa to jest, czyli są fakty. Stwierdzamy rzeczy, które są widoczne, tak? Czyli jest bałagan na podłodze, albo jest kurz, lepiej powiedzieć konkretnie, czyli są pyłki na podłodze, jest kurz na podłodze, na dywanie. Tak? Czyli ja deklaruję, że poodkuram i nie mam za tym żadnej jakby dodatkowej intencji stojącej. Jeżeli chodzi o rzeczowy komunikat, to jest tylko stwierdzenie faktu, tylko i wyłącznie stwierdzenie faktu, czyli widzę, że na podłodze jest kurz, jest pyłki, są do odkurzenia, tak? Mhm. Czyli rzeczowa zawartość to jest tylko to, co ja widzę w tym momencie, bez żadnego dodatkowego emocjonalnego jeszcze nacisku. Apel
celowa zawartość tej wypowiedzi byłaby taka, daj ja odkurzę, tak? Czyli co trzeba zrobić, co ja mogę zrobić, albo co nadawca, znaczy odbiorca tej wypowiedzi powinien zrobić, tak? Daj ja poodkurzam, czyli tutaj nadawca deklaruje, że to ja zrobię z tym porządek, czyli ja uprzątnę to, co zauważyłam w perspektywie rzeczowej. Daj ja poodkurzam, tak? Mhm. Czyli apelowo komunikat jest jasny i klarowny. No mnie się też tutaj takie kojarzy, że jeśli to by było w sytuacji, kiedy już ktoś robi, to robi to odkurzanie, no to takie oddaj mi ten odkurzacz, tak? Taki i właśnie, apel. Tak, i tutaj właśnie wchodzimy w tym momencie też w te dwie przestrzenie kolejne, czyli relacyjną i ujawniającą siebie. Zawartość rzeczowa i apelowa są bardzo proste i takie klarowne, łatwiejsze do zdiagnozowania, ale też do przeprowadzenia na takim poziomie komunikacyjnym. Natomiast schody komunikacyjne zaczynają się właśnie, jeżeli mówimy już o relacjach i o ujawnianiu siebie. Dlatego, że teraz wyobraźcie sobie Państwo, że to Wy jesteście w takiej sytuacji, że Wy odkurzacie, a w tym momencie ktoś mówi, daj, ja poodkurzam. I teraz jest kwestia taka, co ta osoba chce o sobie ujawnić w tym komunikacie. Czy co podświadomie ujawnia? Dokładnie. Może. Czyli na przykład może być to na zasadzie troski. Tak, ja troszczę się o ciebie i nie chcę, żebyś się męczył i ja to zrobię za ciebie, bo masz inne obowiązki, bo chcę cię odciążyć. Ale też może być tak, nie ufam temu, że zrobisz to dobrze. Mhm. Ja to zrobię lepiej, więc daj to ja poodkurzam. Czyli zobaczcie Państwo, jak ładunek emocjonalny, w jaki sposób ja to powiem, z jakim tonem głosu, z jakim patrzeniem na tą drugą osobę, może już ujawnić te moje ukryte intencje. Czyli tu na przykład może być taki bunt naszego tam 5-10 czy nawet 15-latka, ale przecież ja jestem duży, dorosły, mogę sam to zrobić, jak rozumiem, tak? To dokładnie, jest ta reakcja. Ale też może być to na takiej zasadzie, ale super, to ja już jestem zwolniony z obowiązku, ja już nie muszę, jak chcesz, to oczywiście to rób to sam. Mhm. Nieraz jest tak, że celowo mówimy, że czegoś nie potrafimy zrobić, nie umiemy czegoś zrobić, licząc na to, że ktoś to zrobi zamiast nas. Więc nieraz ktoś może też celowo trochę gorzej poodkurzać, licząc na to, że ktoś powie, okej, no nie, to daj, ja to poodkurzam. Mhm. No ujawnianie siebie to chyba będzie też to, że na przykład właśnie pokazuje, że ja robię to lepiej, tak? Że według mnie zrobię to lepiej. Albo, że nie podoba mi się sposób, w jaki ty to robisz. Nie robisz tego zbyt dokładnie, robisz to chaotycznie, a robisz to, no właśnie, niedokładnie. Czyli chcesz powiedzieć, że przez ten komunikat daj, to ja poodkurzam, druga osoba może odczytać, że mówi to coś o jej pracy, o jej zaangażowaniu. O to, jak postrzegam jej pracę, prawda? Czyli albo chcę się wywyższyć i pokazać, że ja to robię lepiej, albo chcę właśnie pokazać tej osobie, że się o nią troszczę. Radio Free. Frivolnie nakręcaj. Rozmawiamy o barierach w komunikacji z Małgosią Kotowską. Gosiu, a jak ty wykorzystujesz tą teorię czterech ust i czterech uszu w praktyce? Czy da się to tak przełożyć, na przykład słuchając nas dzisiaj, do swojego życia, żeby lepiej się komunikować, żeby te nasze bariery w jakiś sposób eliminować? Dużo zależy od naszej danej potrzeby, tak? Jeżeli się z kimś dobrze komunikujemy i mamy poczucie, że się świetnie dogadujemy, to faktycznie wystarczy na przykład komunikat daj ja poodkurzam, tak? Ale z takim ciepłym nastawieniem, z takim dobrym podejściem i wtedy tutaj mamy jak gdyby jasność. Natomiast jeżeli mamy trochę trudniejsze relacje, jeżeli jest sytuacja trudniejsza, jeżeli widzimy, że się z kimś nie dogadujemy, to warto właśnie użyć wszystkich tych czterech elementów w komunikacji, czyli jak gdyby dać cały komunikat, żeby ktoś nie musiał się domyślać naszych intencji. Czyli na przykład możemy powiedzieć, słuchaj, jest bałagan w pokoju, albo masz bałagan w pokoju, czy przepraszam, nawet nie bałagan w pokoju, ale jest trochę kurzu na podłodze, daj, ja poodkurzam, bo masz jeszcze inne zadania, więc ty zajmij się swoimi rzeczami, a ja teraz ci w tym pomogę. Bo się o ciebie troszczę. Bo się o ciebie troszczę, dokładnie. I wtedy mamy jasny komunikat, że nie dlatego chcę to zrobić, że uważam, że zrobię to lepiej albo że ktoś to zrobi gorzej, ale ponieważ pojawi się tutaj ta informacja, bo się o ciebie troszczę, to tutaj już ktoś nie musi się domyślać tego, tej mojej intencji. Czyli tak naprawdę takim sposobem na eliminowanie naszych barier związanych z domyślaniem się w komunikacji jest po prostu jawne komunikowanie na każdym z poziomów. Dokładnie, albo też unikanie
wyłapywanie pewnych błędów, które często popełniamy. Takie dwa podstawowe błędy, które robimy, to jest generalizowanie, czyli mówimy bardzo oficjalnie, na przykład nikt mi nie pomaga, wszystko muszę robić sama, za wszystko jestem odpowiedzialna sama. To generalizowanie powoduje też właśnie takie błędy komunikacyjne, że ktoś się z tym źle czuje, tak? Ja bym tu jeszcze dodała, ja zawsze, ty zawsze coś tak, robisz. Tak, ty zawsze, ty nigdy. Czyli używanie takich słów zawsze, często, nigdy, wszystko nie jest dobre, tak? Bo powoduje to, że ktoś czuje się taki oskarżany, mam wrażenie, tak? Podstawiony pod ścianą, rozliczany, taki. No i też pewnie niedoceniony. Dokładnie. To jeden taki główny błąd, a mówiłaś o dwóch. Drugi błąd to jest nieuważne słuchanie i brak dopytywania. Mhm. Czyli w momencie, kiedy usłyszę jakąś wypowiedź, nie mam jasności co do intencji, dlaczego ktoś mi to powiedział, albo jaka była właśnie jego intencja, co chciał uzyskać tą wypowiedzią, to zamiast się domyślać i zamiast sobie projektować i wchodzić tutaj w ten kwadrat komunikacyjny, że a być może on chciał mi powiedzieć to czy tamto, to warto dopytać. Ja robię podczas szkoleń takie ćwiczenie, które się nazywa pipkanie i wtedy po prostu ćwiczymy zadawanie pytań. Mhm. Czyli to ja jako odbiorca komunikatu muszę zadbać o to, żeby jesteśmy odpowiedzialni razem za komunikację i nadawca i odbiorca. To nie jest tak, że tylko nadawca jest odpowiedzialny, czyli ktoś, kto mi mówi, co jest ważne dla niego, to on jest tylko odpowiedzialny, ale ja też ponoszę odpowiedzialność za to, w jaki sposób zrozumiem dany komunikat. I jeśli nie mam jasności co do tego, jaka była intencja, czego ktoś ode mnie oczekuje, to mam ogromne, świetne narzędzie, czyli dopytywanie. To ja mogę zadać pytanie, ale w jakim celu, ale czego ty ode mnie oczekujesz, ale tak naprawdę co jest intencją twoją, czego ty chcesz ode mnie, tak? Co ja mam w związku z tym zrobić. Nieraz nie jest to bardzo właśnie jasno i klarownie wypowiedziane, więc warto o to dopytać. Radio Free. Privolnie nakręcaj. Gosiu, a ja mam pytanie takie bardziej osobiste do ciebie. Gdzie tobie takie poradzenie sobie z jakąś barierą komunikacyjną pomogło i wpłynęło znacznie na poprawienie tej komunikacji i na lepsze relacje? To też element związany właśnie z generalizowaniem i z takimi sytuacjami trudnymi. W momencie, kiedy na przykład pamiętam taką sytuację, jak mój syn przyszedł ze szkoły poddenerwowany, zły na tą sytuację, która w szkole miała miejsce i chciał pogadać, a ja w tym momencie byłam akurat w bardzo ważnym jakimś tam procesie zawodowym, jakimś zadaniu, które miałam do wykonania w domu. I on chciał pogadać, wszedł w nieodpowiednim po prostu momencie. I ja tak trochę zbyłam, mówię, wiesz co, za chwilę. I w tym momencie pojawiły się słowa, bo ty nigdy nie masz dla mnie czasu. To, że tak powiem, dziś mi zabrzmiało i wybrzmiało, że okej, no jest to generalizowanie, bo ja się z tym nie zgadzam, natomiast coś jest jednak na rzeczy. To dziecko w tym momencie, mówiąc takie słowa, nigdy nie masz dla mnie czasu, jak gdyby chciało powiedzieć, że teraz bardzo potrzebuje, tak? I sobie to wyjaśniliśmy. W momencie, kiedy pogadaliśmy, okazało się, że ja w tym momencie, kiedy on potrzebował teraz, w tej minucie, nie miałam dla niego czasu. I jak sobie to wyjaśniliśmy, ja mówię, okej, czy naprawdę nigdy nie mam dla ciebie czasu? On mówi, no nigdy, no teraz, ja chcę teraz pogadać. Ja mówię, no dobrze, ale teraz to, czy możemy się umówić za 5 minut, tak? Bo wtedy będę miała możliwość, żeby całą sobą oddać się temu, co będzie przedmiotem naszej rozmowy i mogę wtedy z tobą o tym pogadać, tak? Natomiast jeżeli nie damy komuś tej przestrzeni, jeżeli nie usiądziemy i nie wysłuchamy, słuchamy tej osoby tak naprawdę z zaangażowaniem, to wtedy to będzie też jeden z błędów komunikacyjnych, że po prostu wpuścimy jednym uchem, a wypuścimy drugim uchem. Nie damy temu człowiekowi przestrzeni, nie damy możliwości mu wypowiedzenia się i to będzie złe. No i też często wtedy relacja już jest w jakimś tam sposób nadwątlona. Dokładnie. Ona jest już zaburzona, dlatego że ktoś widzi, że tak troszeczkę go tak zbywamy, że faktycznie nie mamy czasu. Natomiast u nas w rodzinie bardzo fajnie to się wydarzyło, bo w tym momencie uświadamiamy sobie i bardzo się tego pilnujemy, żeby właśnie nie generalizować. Czyli już moje dziecko nie mówi mi, nigdy nie masz dla mnie czasu, tylko żałuję, że akurat teraz nie możesz ze mną porozmawiać, ale okej, rozumiem. W związku z tym, czy możemy się umówić na przykład za 5 minut, czy za 10, czy na przykład za godzinę, tak, na tą rozmowę. No to takim kluczem moim zdaniem jest czasami powiedzenie, to jest dla mnie ważne. Akurat w tym przypadku to myślę, że świetnie by się sprawdziło, ale też ja mam tak, że umawiamy się na to, że jeśli są rzeczywiście rzeczy, które są bez
bezwzględnie istotne na tą sekundę, to nie są jakieś drobiazgi, tylko coś, co jest bardzo ważnego, to po prostu warto to zakomunikować drugiej osobie. Słuchaj, potrzebuję się z tobą spotkać, jest to dla mnie bardzo ważne. Zupełnie inaczej podejdzie ta druga osoba do tego spotkania, niż jeżeli po prostu powiemy luźno, słuchaj, czy możesz się teraz ze mną umówić na kawę. Dokładnie, czyli tutaj znowu intencje się pojawiają, ale też właśnie ta wyjątkowa sytuacja. Jeżeli ktoś zawsze komunikuje, słuchaj, mam coś niesamowitego, mam bardzo ważną, mam ogromną potrzebę, no to w pewnym momencie też możemy potraktować taką osobę, że ojejku, bo ona jak tutaj często tak emocjonalnie reaguje i chce tutaj tej przestrzeni bardzo dużo. Natomiast to, co mówisz, ważne jest, żeby powiedzieć w sytuacji, kiedy naprawdę jest to istotna rzecz, że to jest wyjątkowa sytuacja, ja muszę teraz, tak, tutaj też oczywiście i ton głosu, i barwa dźwięku nasza też zupełnie inaczej będzie wyglądała, jeżeli powiem konkretnie teraz, słuchaj, musisz mnie teraz posłuchać. I to jest jasny komunikat, bo my wtedy przerywamy wszystko, odkładamy na bok, bo są priorytety. Natomiast tutaj właśnie w komunikacji też ważne jest, żebyśmy sobie uświadamiali, czy to jest rozmowa, która może poczekać, czy to jest coś, co nie może czekać. Musi się wydarzyć tu i teraz i musimy teraz porozmawiać, bo inaczej coś złego może się stać. Czyli tak naprawdę pewien szacunek dla czasu naszego odbiorcy, słuchacza. Radio Free. Frivolnie nakręcaj. Małgosiu, a co w takim razie w takich naszych codziennych rozmowach, kiedy spotykamy się z kimś znajomym i właśnie ktoś mówi, cześć, co u ciebie słychać, a u mnie dobrze, a co u ciebie, a u mnie też dobrze, to zazwyczaj są takie bardzo, powiedziałabym, takie ogólne i wręcz automatyczne nasze odpowiedzi. Jak to jest? Czy to też tworzy pewną barierę komunikacji, czy raczej to jest sposób na to, żeby tą komunikację nawiązać, rozpocząć, wejść dopiero w temat powoli? Jak do tego podchodzić? Znowu poznać intencje rozmówcy, bo nieraz możemy to powitanie nasze potraktować na zasadzie tak jak Amerykanie. Cześć, co u ciebie? U mnie wszystko w porządku, u ciebie wszystko w porządku. Czyli jesteśmy tylko nastawieni do tego, żeby się w jakiś tam sposób przywitać, być grzeczni, czyli zadać pytanie, a i usłyszeć odpowiedź, wszystko w porządku. Niektórzy idą trochę za szybko w takich relacjach, czyli w momencie, kiedy są zapytani właśnie tak zdawkowo i tak tylko grzecznościowo, co u ciebie? Niektórzy jak gdyby już wylewają całą czarę, tak, goryczy, żalu, a jak gdyby nie mają świadomości, czy rozmówca nasz jest gotowy na to, żeby nas w tym momencie wysłuchać. Natomiast wiesz co, to znowu dwie strony. Czasami ja mam wrażenie takie, że i też słyszę to czasami gdzieś tam z boku, że ludzie zadają to pytanie, co u ciebie i jak ja na przykład słyszę, czy też widziałam takie sytuacje, gdzie ktoś odpowiada, a wszystko po staremu na przykład, albo nic specjalnego, albo a wszystko dobrze, to nagle ucina się ta rozmowa. Ciężko jest kontynuować, bo ktoś nie dał nawet pola do dalszej dyskusji, tak? Do tego, żeby o coś dopytać, no bo jak tu o coś dopytywać, jak ktoś mówi, a wszystko po staremu. Okej, no to wtedy warto zadać kolejne pytanie, bo tutaj właśnie mówię, ta odpowiedź wszystko po staremu też może być takim badaniem i taką diagnozą. Czy na pewno ktoś ma ochotę, żeby mnie posłuchać? Bo zobaczcie, czy na pewno zawsze jesteśmy gotowi do tego, żeby wysłuchać kogoś tam, nie wiem, 5-10-minutowo historii życia i tego, jak mu jest teraz na przykład ciężko, bo nie wiem, stracił pracę, nie może sobie poradzić, bo nie wiem, rozstał się z dziewczyną czy z chłopakiem, tak? Więc nieraz nie mamy przestrzeni i gotowości do tego, ale też takie przygodne spotkanie na ulicy nieraz nie stwarza do tego klimatu, żebyśmy głęboko, fajnie ze sobą porozmawiali. Więc ta odpowiedź wszystko po staremu może być też takim bezpiecznym parawanem. Okej, mówię, że wszystko po staremu, ale jeszcze nie wiem, czy faktycznie rozmówca mój jest zainteresowany tym, żeby zobaczyć i usłyszeć, co się u mnie dzieje, czy zadał mi tylko grzecznościowe pytanie. Czyli można by powiedzieć, że to jest taki trochę jakby test sondaż. Czy ktoś jest na tyle zainteresowany, żeby zadać nam kolejne pytanie, czy jednak na tym poziomie odpuści jakiekolwiek dalsze drążenie tego tematu, tak? Tak, bo jeśli faktycznie mamy powiedzmy 10-15 minut czasu i się cieszymy, że spotkaliśmy kogoś, to my jako rozmówcy mamy prawo zadać kolejne pytanie. Okej, ale a co u ciebie w pracy, tak? A jak w rodzinie,
a jak z dziewczyną, z chłopakiem? Więc zadając kolejne pytanie, faktycznie wykazujemy gotowość do tego, żeby usłyszeć, co się u danej osoby dzieje, czy podtrzymywać dalej tą rozmowę. No dobra, to podsumowując tak na koniec, może nie będziemy wymieniać barier, a bardziej może podpowiesz jakieś takie złote zasady komunikowania, na co warto zwrócić uwagę, czy czego warto się trzymać w komunikacji, żeby te bariery eliminować, uświadamiać sobie lub ich unikać po prostu. Unikać generalizowania, czyli mówić konkretnie dzisiaj, teraz, w tej chwili. Ja mam takie odczucie, to jest moje zdanie, czyli mówić w swoim imieniu, nie mówić za całą grupę, mówić za siebie, czyli mówić językiem ja. Dopytywać, też jest ważna zasada taka, że mamy dwoje uszu, a jedne usta, czyli starajmy się trochę więcej słuchać, a nie tylko nastawiać się na nadawanie, czyli dopytujmy, słuchajmy obiekcji, słuchajmy tego, co osoby mają też do powiedzenia, nie na zasadzie takiej, że zadam pytanie i od razu sobie na nie odpowiadam, albo zakładam z góry odpowiedź, bo też nigdy nie wiemy, co tak naprawdę jest w sercu, w myślach tej drugiej osoby, więc słuchanie, uważne słuchanie, takie skoncentrowane na tej drugiej osobie, bardzo nam też w tej komunikacji pomaga. No i ja bym dopowiedziała jeszcze jedną rzecz, nie zamykajmy się na to, że ktoś ma jakąś tylko jedną intencję, która się w naszej głowie pojawiła, mówienia nam pewnych rzeczy, tylko poprzez pryzmat tych czterech uszu zastanówmy się, że te intencje mogą być różne i też często nasza wyobraźnia podsuwa nam te negatywne, że ktoś nas nie szanuje i przez to się spóźnia, czy nie wiem, wyprzedza nas samochodem i nam tam się wcina, bo to też jest jakiś brak na przykład szacunku, czy brak szacunku dla naszego czasu, a często możemy nawet nie wiedzieć, tak, jak te komunikaty różne od osób, jakie mają tło i ta intencja w ogóle nie musi być wobec nas skierowana, tylko może być skierowana od nadawcy. Przesunięcie paradygmatu postrzegania rzeczywistości. To jest też piękne zjawisko, inaczej nazywane zjawiskiem aha. W momencie, kiedy patrzymy na jakąś tam sytuację, wyrabiamy sobie na temat tej sytuacji jakieś tam swoje zdanie, ale w momencie, kiedy usłyszymy drugą osobę, zadamy jej kilka pytań i poznamy intencje tej osoby, nagle się okazuje, że zupełnie inaczej źle oceniliśmy na przykład daną sytuację, daną osobę. No i dlatego zostawiamy Was z taką myślą, dopytujcie, dowiadujcie się, a nie tylko się domyślajcie i słuchajcie nie tylko jednym uchem, na pewno dwoma, a czasami nawet czterema. Moim gościem była Małgorzata Kotowska, trener, doradca zawodowy i konsultant do spraw zatrudnienia. Bardzo Ci dziękuję, Gosiu. Dziękuję. Radio Free.